Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o wadach i zaletach fotografowania krajobrazu obiektywem szerokokątnym. Dobrze by było go teraz wyciągnąć, prawda? Żebyśmy chociaż wiedzieli, jak wygląda obiektyw szerokokątny. Ja od wielu lat posługuję się obiektywem. O ogniskowej 1424 i to jest ten obiektyw, który bardzo często właśnie wykorzystuje do fotografowania pejzaży, przede wszystkim pejzaży. Jak fotografować obiektywem szerokokątnym? Fotografowanie obiektywami szerokokątnymi pozwala na uzyskanie wspaniałych kadrów, ale również łatwo jest zrobić nimi złe zdjęcia. Obiektyw szerokokątny kusi możliwością uchwycenia rozległych krajobrazów, przepięknych panoram, dynamicznych scen z życia miasta albo ogromnych połaci chmur i nieba. Często jednak prawdziwy potencjał pozostaje niewykorzystany, a efekty nie zawsze spełniają oczekiwania. Dlaczego? Ponieważ fotografowanie tymi obiektywami to nie tylko piękna, ale także wyzwanie. Wymaga wiedzy, umiejętności co najważniejsze praktyki. Przygotowałem więc kilkanaście wskazówek, które pomogą Wam lepiej zrozumieć tajniki fotografowania obiektywem szerokokątnym i podnieść fotograficzne umiejętności. Obiektywy szerokokątne to takie, które mają krótką ogniskową i szerokie pole widzenia. Przyjęło się uważać, że obiektyw szerokokątny. Ma ogniskową około powiedzmy 24-35 do 35 mm dla matryc pełnoklatkowych, co za tym idzie pozwalają na uchwycenie szerokiego pola widzenia, co jest idealne dla krajobrazów i fotografii architektury. Jednak wyróżnia się także obiektywy ultra szerokokątne, które mają ogniskową poniżej 24 mm. Warto jednak pamiętać, że te wartości ogniskowej będą różne dla aparatów o różnych rozmiarach matryc. Dla aparatów z matrycą APS-C, np. obiektyw o ogniskowej 1020, będzie miał taki sam kąt widzenia jak obiektyw 1535 dla matrycy pełnoklatkowej. Trzeba o tym pamiętać, o tzw. mnożniku ogniskowej. Jak wybrać obiektyw szerokokątny? Obecnie mamy bardzo szeroki wybór obiektywów szerokokątnych, dedykowanych do lustrzanek i bezlusterkowców. Pochodzą od producentów aparatów takich jak Nikon, Canon czy Sony albo Pentax oraz od producentów tzw. niezależnych, czyli Sigma, Tamron czy Tokina. Nie zapominajmy też o rynku obiektywów używanych, na którym można odszukać. Tańsze egzemplarze mogą to być obiektywy typu ZOM 14-24, 15-35 czy 16-35 albo obiektywy stałoogniskowe, powiedzmy 12 mm czy 14 czy 20. Warto jedynie patrzeć, czy potrzebujemy obiektywu z autofokusem, czy może wystarczyć nam obiektyw tylko z ostrzeniem ręcznym manualnym. Ogniskowa określa, jak szeroki lub wąski jest zakres widzenia obiektywu. Obiektyw o krótkiej ogniskowej, czyli obiektyw, czyli obiektyw szerokokątny, ma szerokie pole widzenia, podczas gdy obiektyw o długiej ogniskowej, czyli teleobiektyw, ma wąskie pole widzenia. Obiektywy szerokokątne wydają się być wyjątkowo atrakcyjne dla fotografów pejzażowych, pozwalają na uchwycenie spektakularnych widoków i dużej przestrzeni krajobrazu. Jednak. Ten obiektyw stwarza także duże zagrożenia przy fotografowaniu właśnie krajobrazu. Jak każda technika fotografowania i użytkowania obiektywów, także i fotografowanie obiektywem szerokokątnym stawia przed nami wiele wyzwań. Oto pięć najważniejszych zagrożeń, które mogą napotkać fotografowie przy korzystaniu z obiektywów szerokokątnych. Po pierwsze jest to zniekształcenia. Obiektywy szerokokątne są znane z powodowania zniekształceń, zwłaszcza na krawędziach kadru. Wydłużone linie i zniekształcone proporcje mogą zburzyć kompozycję i oddziaływanie obrazu. Także warto zwrócić uwagę na trudności z wypełnieniem kadru. Ze względu na rozległość kadru łatwo jest skończyć z dużą ilością pustej przestrzeni, która nie przyczynia się do kreowania pięknego obrazu. W rezultacie zdjęcie może wydawać się puste z brakiem wizualnej równowagi. Po prostu najczęstszym błędem popełnianym przez przy fotografii krajobrazowej wykonywanej za pomocą obiektywu szerokokątnego jest brak wypełnienia kadru. Taką dobrą, klasyczną. Treścią. Zamiast tego jest dużo pustej przestrzeni, która wygląda fatalnie w kadrze. Także ostrość i głębi ostrości może być problemem, bo następuje zniekształcenie formy. Po prostu obiektywy szerokokątne mają tendencję do wydłużania perspektywy, co sprawia, że obiekty na pierwszym planie wydają się większe, a te na drugim planie mniejsze. Z reguły im krótsza ogniskowa, tym łatwiej uzyskiwać jest rozległe głębi ostrości, nawet przy niezbyt mocno otwartej przysłonie. Jednak trudno jest uzyskać za pomocą obiektywów szerokokątnych niewielką głębię ostrości. Także dużym problemem jest kłopot z uzyskaniem odpowiedniej równowagi ekspozycji. Ze względu na duże pole widzenia, bardzo prawdopodobne jest, że. W jednym kadrze znajdzie się wiele różnych elementów oświetlonych różnymi wartościami natężenia światła. To może utrudnić osiągnięcie zrównoważonej ekspozycji, zwłaszcza gdy słońce pojawia się w kadrze, gdzieś w jakimś miejscu kadru. Obiektywy szerokokątne poprzez pokazanie rozległych scen mogą sprawić, że monumentalne krajobrazy, takie jak góry czy wielkie budynki, wyglądają na zaskakująco małe w porównaniu z resztą sceny to może prowadzić do utraty hmm, dramatycznego efektu, który widzimy za pomocą naszego wzroku. A tak przy okazji, jeśli... Jeśli chcesz coraz lepiej fotografować, polecam moje kursy fotografii w formie filmu wideo. Przygotowałem kilka takich kursów. Znajdziesz tu Kurs Podstaw Fotografii. Bardzo rozbudowany kurs w nowej wersji. Zawiera ponad 17 godzin rewelacyjnych, praktycznych porad i przeprowadzi cię krok po kroku przez arkana fotografii. W oparciu o moje doświadczenia przygotowałem też kurs podstaw fotografii makro, kurs fotografii krajobrazowej, podróżniczej i portretowej oraz podstaw edycji zdjęć w programie Lightroom. Szczególnie polecam pakiety. Kupując zestaw kilku kursów już na starcie oszczędzasz nawet do 1000 zł. Link do strony z moimi kursami w formie filmów wideo znajdziesz w opisie pod tym filmem. Polecam, jak unikać błędów przy fotografowaniu obiektywem szerokokątnym. Opanowanie tego typu wyzwań jest kluczem do stworzenia efektownych, atrakcyjnych zdjęć. Jak sobie radzić z potencjalnymi niebezpieczeństwami? Aby uniknąć tych błędów, które przed chwileczką wymieniłem, staraj się zawsze wypełniać kadr. Czyli szukaj interesujących elementów, które mogą stać się ciekawym pierwszym planem. I dodać głębi i przestrzeni do Twojego zdjęcia. Może to być kamień, kwiaty, strumień, czy choćby ślady na piasku. Pamiętaj, że obiektyw szerokokątny jakby powiększa i rozciąga przestrzeń. Poprzez odpowiednie ustawienie obiektywu względem planów, z reguły jak najbliżej, elementy, które wydają się być małe gołym okiem, mogą się stać dominujące na zdjęciu. Próba umieszczenia interesującego elementu na pierwszym planie może przyciągnąć oko widza i prowadzić go poprzez resztę obrazu. Nie łącz elementów kadru, które są po prostu bardzo od siebie odległe. Obiektyw szerokokątny z reguły powiększa wizualnie odległość pomiędzy planami. Po trzecie, eksperymentuj z liniami prowadzącymi, czyli wykorzystaj. Naturalne linie w krajobrazie, takie jak ścieżki, rzeki lub krawędzie gór, aby prowadzić oko widza poprzez obraz. Obiektywy szerokokątne są świetne jako elementy do wykorzystania tych linii, ponieważ mogą pokazać dużą przestrzeń. Stara się zrobić zdjęcie z niskiej perspektywy, ustawiając aparat na statywie. Obiektywy szerokokątne umożliwiają stworzenie dynamicznej perspektywy. Zwłaszcza gdy fotografuje się z niskiego punktu widzenia. Może tu również pomóc w podkreśleniu elementów na pierwszym planie oraz wypełnić kadr pięknym niebem. Po piąte, skomponuj kadr za pomocą najprostszych rozwiązań, np. Na reguły trójpodziału. Podziel po prostu obraz na trzy równe części, zarówno w poziomie, jak i w pionie, i następnie umieść interesujący element w, mocnym, w mocnej linii lub w pobliżu mocnego punktu. Pamiętaj o planach na zdjęciu i podkreśleniu ich znaczenia za pomocą głębi ostrości. Wreszcie po szóste, wykorzystaj najpiękniejsze światło, które jest kluczowym elementem każdej fotografii, a obiektywy szerokokątne mogą podkreślić. Piękno cudownie oświetlonych elementów krajobrazu. Złota godzina, czyli tuż po wschodzie słońca lub przed zachodem słońca, jest idealna do tworzenia ciepłych, zróżnicowanych obrazów, podczas gdy niebieska godzina tuż przed wschodem słońca lub tuż po zachodzie słońca daje zimne barwy. Po siódme, wykorzystuj przyjazne filtry do zrównoważenia rozpiętości tonalnej sceny. Powiedzmy filtr szary połówkowy do wzmocnienia lub osłabienia niektórych efektów, na, na przykład odbić za pomocą filtra polaryzacyjnego. Pamiętaj jednak, aby używać ich z umiarem, ponieważ obiektywy szerokokątne mogą powodować e, nierównomierne efekty polaryzacji na niebie. Podczas fotografowania obiektywem szerokokątnym z dużym powodzeniem można wykorzystać filtry obonietnie szare ND do wprowadzenia, pokazania nietypowych efektów ruchu, np. chmur czy wody. Uważaj na winietowanie, czyli zaczernienie rogów. Dzieje się tak szczególnie w przypadku korzystania z niedrogiego systemu filtrów, który nie jest specjalnie stworzony dla Twojego obiektywu szerokokątnego lub gdy nakładasz wiele wkręcanych filtrów połączonych ze sobą. Kontroluj dystorsję, czyli takie beczkowanie, które może wprowadzić nieładne zniekształcenia w kadrze. Obiektywy szerokokątne są znane stworzenia efektu dystorsji, szczególnie na krawędziach kadru. W przypadku fotografii krajobrazowej nie zawsze jest to problem, ale warto mieć to na uwadze. Jeśli fotografia wymaga precyzyjnego pokazania kształtów, warto wykorzystać techniki korekcji, dystorsji w postprodukcji. Programy graficzne mają tego typu narzędzia. Wreszcie bądź kreatywny, nie bój się eksperymentów. Obiektywy szerokokątne dają nieskończone możliwości kreatywnego wykorzystania przestrzeni i światła, kształtów, kolorów. Spróbuj zrobienia zdjęcia z innej perspektywy, na przykład z poziomu ziemi, lub aparatem uniesionym wysoko nad głową. Eksperymentuj z czasem naświetlania, z efektami, które można uzyskać za pomocą domknięcia przysłony. Pamiętaj, że każde narzędzie jest tak dobre, jak umiejętność jego użytkowania. Obiektyw szerokokątny to potężne narzędzie. W rękach fotografa. Dlatego warto poświęcić czas na naukę i praktykę, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Jeśli interesują Cię inne fotograficzne porady, zobacz koniecznie ten film. Pamiętaj o subskrypcji, kciuku, komentarzu pod filmem. Wówczas jeszcze więcej osób zainteresowanych fotografią będzie mogło zobaczyć ten film. Dziękuję patronkom i patronom za wspieranie mojej twórczości. Zachęcam Cię do wspierania mojej działalności poprzez serwis Patronite albo postawienie mi kawy. To taki sy system mikropłatności. Odnośniki znajdują się pod filmem. Wielu udanych kadrów obiektywem szerokokątnym. Do miłego zobaczenia. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!